Siemanko, środowy, już nie taki poranku. Siemanko widzowie, tak jak ostatnio obiecałem, dziś pójdziemy do fryzjera, ale najpierw rzucimy okiem na moje nowe mieszkanie. No dobra, może nie moje, tylko od Kamy oraz od Damiana. Oni mi pożyczyli to mieszkanie. No i ja już tu urządził w tym mieszkaniu, tak po swojemu. Jest to takie mieszkanie w bloku. No i tak jak tu widać, w tym dużym pokoju jest teraz taka moja sala gimnastyczna. Jest tu airbike, jest tu drążek do podciągnięć. Są tu takie różne moje ulubione rupiecie treningowe. Tu natomiast, czyli w antryju, na byfyju, stoi szolka tyju. Właściwie yerby. Kod rabatowy na yerba, tu jest napisane jaki jest. To jest taki właśnie przedpokój. Tu są głównie moje narzędzia. Idąc dalej, tu jest takie wejście do lustra. Tu jest moja sypialnia. Tak ona wygląda. Taki to jest właśnie mój pokój, chill room. Są tu moje ulubione książki. Tu chwilowo dzieje się montaż tego ostatniego odcinka o koszulce za 11 koła. Właśnie się to już ładuje na YouTube'a. Tu na moim biurku, na którym też są takie moje różne inne przedmioty, jak na przykład Schneider albo Gabla, Multitool Lattermana, Gwiazdka Ninja, pistolet na kulki, angielski. No i to jest właśnie świeżo pomalowano na niebiesko moja sypialnia. Tu jest jeszcze trochę rzeczy, które trzeba powynosić. Trzeba zreperować jeszcze szafka na buty, bo tu ogólnie ja przez ostatni tydzień cały czas coś robiłem. Razem z pomocą właśnie znajomych oraz rodziny stawialiśmy to mieszkanie na nogi, bo one było takie trochę, no, dawno remontu tu nie było robione. No to ją musiał tak trochę tu posprzątać i przygotować pod siebie. Normalnie mogę prysznic brać. Na razie jeszcze tylko zimny, bo nie ma ciepłej wody, ale ja się przyzwyczaił już do tego, że jest zimny prysznic. W to mi graj, zimna woda, zdrowia doda, jak to dodają. No i tu jest kuchnia, czyli bardzo ważna część mojego mieszkania. Te meble, co tu są, to są po części meble tam ode mnie z tej kamienicy, co kiedyś w tej kamienicy mieszkałem, nie? No to już nie mam tamtego mieszkania. Teraz tu będę przez kilka lat mieszkać. Tu już jest śniadanko przygotowane. To dopiero jak od fryzjera wrócimy, to zjemy właśnie jajka, pomidora i kasza jaglana. Tu wisi mój właśnie fan art, który też dostałem od widzów kiedyś. I powiesiłem to, żeby to zasłonić taką dziurę tam na ścianie. Tu jest taki mały balkon z fajnym widokiem na drzewa. No i co? Na pewno chcielibyście zobaczyć, co jest w tych szafkach. To może w innym odcinku, bo w tym odcinku jest już 10:43, a to znaczy, że mamy tylko 17 minut, żeby dostać się do barbera, fryzjera, który zrobi mi takie wzorki na głowie. Także jedziemy do fryzjera. My już u Golaca, właśnie przyszedł się Łoszczyc, tu do Dawida, Brotherhood Studio. Ostatnio właśnie Brotherhood Studio sprawuje pieczę nad wzorkami na mojej głowie. Ostatnie wszystkie pajęciny właśnie Dawid robił. No i tym razem też Dawid właśnie przyozdobi mój łeb, żeby mógł polecieć do Paryża. Mamy taki pomysł, który podsunął mi jeden z widzów, żeby tak trochę zmodyfikować moje nazwisko ze słowem BAM.
ban, czyli zakaz bodajże z angielskiego, tak? No tak. Się mówi, że jak ktoś dostanie bana na wjazd do jakiegoś kraju, to, no to ma zakaz wjazdu do kraju. No i ban, ban not, czyli bez bana, ban not. Taki wzorek teraz zrobimy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale zobaczcie, co tam wisi za moimi plecami na ścianie. Ta koszulka, którą tam widać, jest to koszulka, w której pierwszy raz wspinałem się na Mont Parnasse około 3 lat temu. No i ta koszulka właśnie tu z moim podpisem wisi. Jestem ogromnie zaszczycony, że takie rzeczy w ogóle mają miejsce, że moja koszulka wisi u kogoś na ścianie. Jestem, no, zaszczycony. I on nie jest pierwszą gwiazdą, którą szczycę Dawid. Dawid kiedyś szczyk Popka, nie? Tak jest. Kiedyś w Anglii Dawid robił właśnie fryzjerstwo i jednym z klientów od Dawida był Popek. I Dawid pokazywał mi zdjęcia, że mu takiego zielonego jaszczura wyciął na głowie. No więc tak, mam z Popkiem coś wspólnego, że mamy tego samego barbera. Jest ban, not, tak? Tak, no. No dobra, jestem gotowy, żeby lecieć do Francji. Dzięki, Dawid. Piąteczka. Także jak coś, to właśnie tu jest mój fryzjer, a my teraz lecimy na śniadanie do Nory, do Krakowa i do Paryża. Więc cięcia. Rzućcie sobie okiem, jak aktualnie wygląda z chropoców. Remontują całą ulicę, już dosyć długo i już dosyć dużo zrobili. No i wygląda strasznie, wygląda jak bajzel, ale właśnie każda harmonia na początku jest bajzlem, także trzymamy kciuki. Wiesz, trochę rozszerz lata, o. Może jednak weź ją trochę na pręcz, tą koszulkę. O, tak ją trzymaj, no. Kurwa, no stary. Idealnie, takie samo prawie. Zajebiście. Ale znowu to uczucie tej adrenaliny, że jak się zdupi, no, to już nie ma jak poprawić, nie? Ale zajebiście siadł. Matka brawura, ojciec bombing, siemano. Zajebiście. Jeszcze trzeba to dopisać. Ty byś mógł robić te koszulki masowo, nie? Jeszcze trzeba to dopisać. I love... France Police. No. A to markerem? Ja, to już markerem dopiszemy. P, O, L, I, C, E. No, będzie kanał. Treżoli. Jeszcze trochę musi wyschnąć ta koszulka, zanim schowamy ją do tego plecaka. Cały mój bagaż na te 4 dni w Paryżu to jest tylko ten plecak. Udało mi się tu upchać mnóstwo rzeczy. Przede wszystkim montaż, czyli laptop zasilany tym dużym zasilaczem, wzbogaconym o te słuchawki, o te wszystkie dyski twarde i różne rzeczy potrzebne właśnie do montażu. Są też latarki, w razie jakby wzięło mnie na katakumby, mikrofony, no i mysz. Tu są ubrania, tu są różne ubrania, skarpety na zmianę i tak dalej. Obawiam się, że ta koszulka jest jeszcze trochę za świeżo, żeby ją tu chować, więc zostawimy ją na razie na sobie. Na lotnisku w niej chodzić nie będziemy, dopiero jutro ją założymy, żeby właśnie na komisariacie się w niej pokazać. No nie mam za bardzo argumentów na wytłumaczenie się,
Więc przynajmniej spróbuję ich jakoś rozbawić i już bardziej nie wkurzyć niż wkurzyłem. Także ban not. I love France Police. Kawusia na drogę. To, ten aparat, ta saszetka. Dobra, to są moje wszystkie rzeczy. Teraz robimy cięcie i widzimy się w odpowiednim miejscu. Cięcie. Bonjour. My już w Paryżu. Według nawigacji kilka minut od naszego hotelu. Przylecieliśmy sobie tutaj samolotem, co miało miejsce już godzinę temu. Wylądowaliśmy. Z samolotem poszło wszystko dobrze. Z Krakowa na lotnisko Charles de Gaulle w Paryżu udało się dolecieć EasyJetem bez problemu. Teraz jestem około 5 minut z buta od mojego hotelu. W samolocie ani na lotnisku nic nie nagrywałem, bo wszystko trochę było tak na wariackich papierach i prawie się spóźniłem. No ale jednak się nie spóźniłem. Jestem tu na miejscu i przed chwilą dowiedziałem się coś takiego, że głowa mi wybuchła, bo nawet o tym nie myślicie. Nie ma szans. Ja muszę nawet uważać, jak przełaża na czerwonym, bo jak mnie dropną, to mogą mnie naprawdę zamknąć. I przed chwilą mi fest adrenalina skoczyła, jak przeskakiwałem przez bramki tam w metrze, bo no nie ogarnąłem biletu, a prawie mi pociąg, to tak na ostatni moment wszystko i musiałem na gapę wskoczyć i jakby mnie złapali, to mogłyby być fest komplikacje, bo ja mam na pieńku ogólnie fest. Także teraz mam 4 dni w Paryżu. No, coś trzeba będzie robić tu. Będzie trzeba coś wymyśleć, coś co nie jest wspinaczką na wieżowce. Może katakumby pozwiedzamy, nie wiem. Tu gdzieś niedaleko będzie mój hotel. Pokój numer 411, to jest właśnie mój pokój. Nakręcimy od razu takie reaction video. Zapas wody może wystarczy na 4 dni. Takie oto właśnie są tu warunki, na pierwszy rzut oka całkiem przyzwoite. Jest tu lodówka, zmywarka, płyta do gotowania i różne sprzęty do przygotowywania pożywienia. Są jakieś garnki, czy nie ma? Tu są jakieś garnki. To dobrze, że są jakieś garnki, bo zaoszczędzimy w ten sposób na jakichś restauracjach. Co jest tu? Tu jest łazienka. Też całkiem spoko. Wanna, prysznic. No i tu jest toaleta. Wygląda czysto. Tu jest salon główny, wyposażony w telewizor, który raczej mi nie będzie potrzebny. Prędzej ten stolik mi się przyda, żeby tu robić montaż. Tu będziemy spać. Mamy do dyspozycji 2 łóżka, także wygodnie się wyśpimy. O, tu jest żelazko, w razie jakby trzeba było wybiglować jakieś łachy. Odkurzacz jest. 1500 zł za 4 dni za jedną osobę. Dość dużo, ale i tak mało w porównaniu z tym, ile kosztował mnie apartament dla 4 osób pod wieżą Montparnasse. To mnie kosztowało wtedy 8000 zł za 4 dni.
No ale czego się nie robi dla swoich widzów, nie? Żeby właśnie czasami zrobić jakiś dobry materiał, no to trzeba nadwyrężyć trochę swój budżet. No i tu właśnie teraz wybrałem sobie ten hotel, żeby nie płacić aż tak dużo, kilka tysięcy, tylko 1500 właśnie za te 4 dni. 1500 nie moje. No i co teraz? Teraz to ja w końcu ściągnę ten ciężki plecak, w którym jest moje wszystko na 4 dni. No i powiem wam, co teraz będzie. Teraz będzie właśnie montaż, prysznic, a jutro na spotkanie z prawnikiem. No i jak już się dowiem czegoś więcej, to wtedy na pewno się tym z wami podziela. A dzisiaj już nie będę nic nagrywać, także pokażę wam jeszcze ino widok z okna. No, wieży Eiffla nie widać, ani żadnych rozpoznawalnych obiektów. To tyle na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro.